To się mówiło w takim mono, tak mogliby jeszcze mocniej, no tak może bardziej rockowo, po czym nagle w plebiscytach okazuje się, że nie zwycięża ani Buenos, ani Oddech Szczura, ani Karuzela, ani Paranoja, ani Oa, ani Raz, Dwa, Raz, Dwa. No mogłabym oczywiście wymieniać Szare Miraże, te wszystkie piosenki, które są bardzo, bardzo dynamiczne. Mówię o tych utworach starych, no ale przecież cały repertuar nowy też taki jest. Okazuje się, że piosenka o miłości, taka piosenka jak ta, ona rzeczywiście ma ponadczasowy walor, bo odnosi się po prostu do człowieka, do jego uczuć, do jego serca, do sytuacji, które no to najbardziej czarowe chyba w życiu człowieka, no po prostu. Spotkania, miłość, seks, spotkanie, pocałunki. Czasami nawet i trudne chwile, przecież nikt nie ma idealnego życia, to jest sinusoidę, prawda, jest to na górze i na dole, ale jak mówię, jak się jest z tą drugą osobą, bo serce zamiast silnym być, objawia kruchość niesłychaną, bo takie serce jest kruche. Także to wsparcie drugiego serca, drugiego ramienia i dłoni pomocnej, to jest potrzebne. Czy możemy się dowiedzieć coś więcej na temat tej piosenki, jak ona powstawała? To jest piosenka, która jest taką opis o takiej historii, prawda? Tego, jak się ludzie spotykają i gdzie ta intymność może mieć miejsce. Okazuje się, że ona może mieć miejsce wszędzie. Ludzie, którzy są sobą zafascynowani, po prostu mogą się spotkać i na wiosnę, i jesienią, i w sadzie, i na polanie. Tak naprawdę ludzie wiedzą doskonale, jak miłości sprzyja po prostu piękna przyroda i słońce. Wszystko to, co po prostu relaksuje, ponieważ miłość, erotyka nie lubi napięć. Emocje. Spotkanie. Te piosence na pewno, na pewno. Są ludzie, którzy tymi słowami piosenki sobie wyznania miłosne robią, tak. No bo ona jest taka życiowa rzeczywiście, no tak jest. No ludzie jej patrzą w oczy i sobie coś przypominają. Kocham cię, kochanie moje.